W odpowiedzi na pytanie, dlaczego niektóre narody przegrywają, odpowiedzi na to pytanie jest wiele i wielu autorów się tym zajmowało, ale taką szczególnie wyrazistą odpowiedź dają autorzy książki właśnie pod tym tytułem, pod takim tytułem Dlaczego narody przegrywają. To jest dwóch autorów amerykańskich profesorów, pan profesor Acemoglu i pan profesor Robinson. I oni w odpowiedzi na pytanie, dlaczego narody przegrywają, piszą mniej więcej w ten sposób, że nie decydują o tym takie czynniki, na przykład jak położenie geograficzne, bo mamy wiele krajów różnie położonych, a jedne mają sukces, a inne nie, a nawet tak samo położonych, a jedne mają sukces, a inne nie. Nie decyduje umiejętność ludzi do prowadzenia debaty politycznej. Nie decydują nawet czynniki kulturowe, z czym ja się nie do końca zgadzam, ale decyduje to, co autorzy ujęli w jednym z rozdziałów książek pod tytułem Instytucje, instytucje, instytucje. Czyli trzy razy instytucje, czyli decydują rozwiązania regulacyjne, instytucjonalne, czyli jak mamy uregulowaną kwestię stanowienia władzy, stanowienia przepisów, egzekwowania tych przepisów i także czy i w jakim stopniu te rozwiązania wpływają na to, czy mamy do czynienia z instytucjami tak zwanymi wyzyskującymi. Wyzyskującymi, czyli takimi, które hamują rozwój społeczno-gospodarczy i nie dopuszczają do udziału, do wpływania na ten rozwój innych grup społecznych. Instytucje wyzyskujące to są instytucje powodujące, że mamy do czynienia z wykluczeniem społecznym, a chodzi o włączanie wszystkich zasobów społecznych do tego, żeby służyły rozwojowi społeczno-gospodarczemu. Dlatego ta odpowiedź uważam, że jest ważna i warta zastanowienia, bo to, jak mierzymy naszą działalność, jak egzekwujemy różnego rodzaju przepisy, jak je tworzymy, to kształtuje naszą rzeczywistość. I jeżeli popatrzymy na doświadczenia innych krajów, na przykład Singapur. Singapur to jest maleńki kraj, który osiąga wielkie sukcesy właśnie poprzez instytucje, różnego rodzaju rozwiązania, które mają służyć temu krajowi. Nie, jest to kraj, który nie ma zasobów surowców żadnych, a jednak jest krajem bardzo bogatym, krajem, w którym nie ma bezrobocia, krajem, w którym jest wysoki stopień edukacji. No co prawda można zarzucić, że to jest kraj niedemokratyczny, ale to akurat pewnie się zmieni. W każdym razie osiągają sukcesy także przez odpowiednią politykę inwestycyjną, czyli wpuszczają inwestorów zagranicznych, ale pod warunkiem, że ci inwestorzy funkcjonują w takich obszarach i dziedzinach, na którym Singapurowi zależy. To pokazuje, jak poprzez właśnie przepisy, instytucje, sposób postępowania w polityce społeczno-gospodarczej można osiągnąć sukces, ale też można przy niewłaściwych rozwiązaniach doprowadzić do klęski.